Cześć, witam Cię serdecznie. Nazywam się Krzysztof Król i ten film jest właśnie dla Ciebie. Zaczynajmy więc! Trzeba się przyzwyczaić do tego, że porażki po prostu będą się zdarzać i musisz nauczyć się z nimi sobie radzić. Bo inaczej po prostu zmarnujesz dużą część swojego życia na zamartwianie się, na cały czas trwanie w przeszłości, na cały czas rozpamiętywanie jakichś sytuacji, które już się zdarzyły i z którymi nic nie możesz zrobić. Pierwsza rzecz i w mojej ocenie najważniejsza, to jest to, żeby pozwolić sobie na smutek. Pozwolić sobie na cierpienie. Nie na długi czas oczywiście, to nie jest pozwolenie, że możesz przez kilka miesięcy siedzieć cały czas skulony w kłębek i płakać w poduszkę. Tylko żebyś pozwolił sobie właśnie na to, żeby po prostu wypłakać się, wycierpieć, wyrzucić to z siebie przede wszystkim, że ktoś cię skrzywdził, że coś ci się nie udało, że jest ci smutno, że jest ci źle. Jeśli będziesz walczyć z tymi emocjami i nie pozwolisz im, żeby gdzieś wylazły z ciebie, one się będą kumulować i będą się gromadzić i później wybuchać w najmniej oczekiwanym momencie. Więc nieważne to jest, czy na przykład zostałeś, ja miałem sytuację kiedyś, że zostałem zdradzony przez dziewczynę i owszem, dwa dni, ponieważ byłem zakochany, więc dwa dni cierpiałem, pozwoliłem sobie na to, a trzeciego dnia normalnie poszedłem na siłownię, zacząłem normalnie działać, bo do tego też zaraz sobie wrócimy. Miałem też sytuację w życiu, kiedy bankrutowałem, kiedy wydawało mi się, że już nie ma żadnych szans, że kiedyś się w ogóle podniosę z tej sytuacji, ale też pozwalałem sobie właśnie na jeden, dwa dni po prostu doła, żeby sobie pozwolić na to, żebyś nie wkurzał się sam na siebie, że źle znosisz tego typu sytuację, że jesteś smutny, że sobie z nią nie radzisz, bo to jest normalna ludzka sprawa. Normalna ludzka sprawa i jestem człowiekiem i nic, co ludzkie, nie jest mi obce. Więc wszystkie emocje, również te negatywne, są częścią ciebie. Są częścią twojego życia, są częścią tego, w jaki sposób funkcjonujesz i nie da się nich pozbyć, więc pozwól sobie na nie na początku, żeby po prostu troszkę odreagować, nie? W ten sposób, żeby ci było smutno, żebyś był wkurzony, żebyś porzucał sobie kur czy chów na lewo i prawo, a później po jednym, dwóch dniach, żebyś mógł zacząć działać. Ważnym jest też, żeby zrozumieć, że to nie ty jesteś porażką, że to jest pewna sytuacja, która ci się przydarzyła, może nawet z twojej winy, ale to nie oznacza, że ty jesteś życiowym przegrywem. Bo błędy są normalne. Błędy są czymś normalnym, co przydarza się po prostu ludziom. Ja dlatego jestem tu, gdzie jestem, dlatego zbudowałem wielomilionowy majątek, dlatego mam fantastyczne życie, bo sobie na nie zapracowałem, ale właśnie częścią tej pracy i to zdecydowaną większością sytuacji, które mi się przydarzały, były porażki. Myślę, że odniosłem więcej porażek niż zwykły, przeciętny człowiek i niż nawet 99% ludzi. I właśnie dlatego jestem tu, gdzie jestem, bo po prostu wiele podejmowałem prób i jak człowiek podejmuje próby, jak człowiek coś robi, jak człowiek coś osiąga w swoim życiu, to jest to normalnym po prostu, że gdzieś tam się zdarzają błędy i trzeba sobie na nie pozwolić. Poza tym ważnym jest też, żeby zrozumieć, że już przez to przechodziłeś kiedyś. Nie miałeś nigdy w życiu sytuacji takiej, w której właśnie coś ci się nie udało, w której wydawało ci się, że całe twoje życie się wali i że już nigdy nie będzie lepiej, nie miałeś nigdy czegoś takiego, a jednak wybrnąłeś z tego. A jednak na nowo wkrótce potrafiłeś się cieszyć, potrafiłeś znowu z uśmiechem właśnie iść przez życie i jakoś sobie z tym życiem radzić, nie? Więc ważne jest, żeby pozwolić sobie na te normalne po prostu emocje, ale podejść do tego racjonalnie. Kolejna rzecz to jest to, że powinieneś wyciągnąć wnioski na przyszłość, bo jeśli nie nauczysz się czegoś z tej sytuacji, nie wyciągniesz wniosków, to niestety no, pójdzie ona na marne, będziesz popełniać te same błędy w kółko, nie? I tutaj też, ja nauczyłem się, wiesz co powiem ci, na przykład właśnie w takich sytuacjach, gdzie gdzieś tam zdradziła mnie kiedyś dziewczyna. Czy zostałem oszukany przez wspólnika, który ukradł mi firmę też miałem bardzo duże problemy finansowe z tego powodu, to ja przede wszystkim wtedy wyciągnąłem wnioski tego typu, żeby bardziej ufać swojej intuicji. Bo zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku już wcześniej gdzieś po prostu podświadomie czułem, że coś jest nie tak, czułem, że ta sytuacja jakoś dobrze się nie rozwiąże i powinienem wtedy zaufać swojej intuicji, być bardziej czujnym, posprawdzać wszystko, a nie po prostu zawierzyć komuś, kto później mnie oszukał, nie? Więc ważne, żeby wyciągać po prostu pewne wnioski, bo jeśli będziesz je wyciągać, to coraz mniej takich sytuacji będzie się zdarzać w twoim życiu, albo będą one coraz większej, lepszej jakości, nie? Czyli będziesz się rozwijać, będziesz iść coraz więcej osiągać, będziesz mieć coraz fajniejsze życie i wtedy oczywiście też będziesz popełniać coraz większe błędy. No bo nie ma tutaj żadnej taryfy ulgowej. Po prostu jeśli chcesz coś dużego w życiu osiągnąć, to musisz być przygotowany na to, że będziesz popełniać też duże błędy, nie? Kolejna rzecz to jest to, żeby w takiej sytuacji skupić się na prostych rzeczach.
skupić się na prostych rzeczach. I tu od razu, jeśli, zanim dokończę ten punkt, jeśli chcesz zbudować potężną pewność siebie, jeśli chcesz zbudować taką pewność siebie, która pozwoli ci właśnie iść przez życie z podniesioną głową i podejmować odważne decyzje, nie bać się ludzi, nie bać się podejmować jakichś wyzwań, nie bać się podejmować decyzji, to w najbliższą niedzielę o godzinie 17 poprowadzę dla ciebie darmowe szkolenie. Na tym szkoleniu właśnie uczyć się będę, jak zbudować taką pewność siebie, jak podnieść swoją samoocenę, jak zbudować asertywność, jak mieć po prostu łatwiejsze i lepsze życie. Więc jeśli chcesz zapisać się na to szkolenie, które jest całkowicie darmowe i poprowadzę je przez internet, kliknij link pod tym filmem i wtedy odbierzesz za darmo to zaproszenie. Natomiast kontynuując ten punkt, to jest ważne, żeby w takich sytuacjach nie od razu planować swoje życie. Nie od razu podejmować jakieś decyzje, które mogą mieć później negatywny wydźwięk, że na przykład dziewczyna cię rzuciła, to ty już nigdy nie chcesz żadnego związku stworzyć, nie? Albo nie udał ci się jakiś biznes, to ty już w ogóle nigdy nic nie osiągniesz i zawsze będziesz biedny. Nie trzeba w tym momencie zmieniać od razu swojego światopoglądu, bo tak jak mówię, to są jakieś sytuacje, które się zdarzają. One wcale nie muszą od razu robić rewolucji w twoim życiu i przede wszystkim w twoim myśleniu. Więc skup się wtedy na jakichś prostych rzeczach. Nie marnuj czasu na to, żeby iść się nachlać, bo będzie tylko gorzej. Alkohol wypłuka wszystkie endorfiny z twojego ciała i na kacu po prostu będziesz się czuć 100 razy gorzej. 100 razy gorzej. Może przez chwilę, parę godzin lepiej, ale później kac nadejdzie i przez kilka dni na pewno będziesz mieć fatalny nastrój, jeszcze gorszy niż to, co spowodowała ta sytuacja. Więc nie marnuj na to czasu. Lepiej idź na trening. Jak chcesz się wyżyć wtedy, masz jakąś energię, złość, żal, wyżyj go na przykład na maszynach, biegając, trenując. Jak chodzisz na jakieś sporty walki, no to walcz jak po prostu lew i w ten sposób właśnie rozładuj te swoje emocje. W czymś konstruktywnym. Po prostu rób rzeczy. Posprzątaj sobie dom, posprzątaj mieszkanie, umyj samochód, zrób coś, co sprawi, że twoje życie będzie jednak iść do przodu. Zobaczysz, że w momencie, kiedy będzie troszkę lepiej, kiedy już czas zaleczy część ran, a przeważnie już po kilku dniach będzie dużo lepiej, to będziesz z siebie dumny, że właśnie nie spędziłeś tych kilku dni na kacu pierońskim i na tym, że po prostu chlaniu i próbowaniu zapomnieć o tej sytuacji, tylko że zrobiłeś coś konstruktywnego i summa summarum twoje życie troszkę poszło do przodu, nie? Kolejna rzecz, jak już to przejdziesz, jak już zobaczysz, że już jest lepiej, to zbuduj plan wtedy tego, co chcesz robić w swoim życiu. Czyli już nie rozpamiętuj, bo wyciągnąłeś naukę, wycierpiałeś się, czas zaleczył rany, więc wtedy zacznij dopiero budować plan i skupiaj się na tym, co chcesz, żeby było częścią twojej przyszłości w twoim życiu. Zamiast skupiać się na tym, czego chcesz unikać, co robi większość osób, skupiają się na tym, czego nie chcą i niestety na czym się skupiamy, to nam się przydarza w życiu. Sami wyszukujemy wtedy tę sytuację. Więc zacznij się skupiać na tym, czego chcesz, jak chcesz zbudować swoją przyszłość. Idealnie pomoże ci w tym oczywiście program Wyzwanie 90 dni. No i znajdź ludzi wszędzie na tej swojej ścieżce, może przyjaciół, może kogoś z rodziny, może swoich rodziców, może jakiegoś brata. Bardzo często, jeśli coś się wali w życiu, warto wtedy odświeżyć jakieś znajomości. Zobaczysz wtedy, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie i że masz więcej życzliwych osób dookoła siebie niż kiedykolwiek ci się wydawało. Osób, które właśnie będą chcieć ci pomóc, które będą mogły cię wesprzeć i przede wszystkim sprawią, że dużo łatwiej ci będzie przejść przez tego typu sytuacje, bo najgorzej to jest właśnie być samemu. To jest być samemu w taką sytuacją, samemu ze swoimi myślami, kiedy twój mózg po prostu jest w bardzo negatywnym stanie. Wtedy może być właśnie ciężko, żeby znaleźć jakieś pozytywy w świecie. Natomiast jak masz innych ludzi dookoła siebie, to oni po prostu swoją energią pozytywną mogą sprawić, że będzie ci lepiej. Więc mam nadzieję, że ten dzisiejszy film troszkę ci pomógł. Mam nadzieję, że będzie dla ciebie taką wskazówką, a raczej zbiorem wskazówek za każdym razem, kiedy po prostu twoje życie będzie się sypać. Bo sypać się będzie na pewno. Na pewno. No i to ci mogę gwarantować, nie ma czegoś takiego po prostu, żeby ktoś szedł w życiu cały czas bez problemów i żeby wszystko mu się udawało. Największą sztuką jest właśnie to, żeby w sytuacjach, kiedy coś się nie udaje, wtedy sobie dobrze radzić, wtedy nauczyć się, jak ogarnąć swoje własne emocje, jak poradzić sobie w takiej sytuacji, żeby po prostu wyjść z podniesioną głową i mieć coraz lepsze życie i osiągać później te sukcesy, właśnie ucząc się na swoich błędach. Więc mam nadzieję, że film ci się spodobał. Jeśli tak, daj łapę w górę, napisz jakikolwiek komentarz, a najlepiej komentarz jakiś wartościowy z twoimi przemyśleniami. No i widzimy się na tym szkoleniu w najbliższą niedzielę o 17:00. Ja na dzisiaj się z tobą żegnam, więc trzymaj się, miej dzisiaj wspaniały dzień. Cześć!